Zanim zaczniemy, to chciałem powiedzieć, że właściwie wszystko to, co chciałem powiedzieć, już powiedziałem. Wdaję słowo przygotowanie. Możecie sobie oczywiście zobaczyć, do czego bardzo serdecznie zachęcam, bo tam faktycznie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy dotyczących dzisiejszej liturgii słowa można znaleźć. No, ale to teraz idziemy do Daję słowo, bez przygotowania. Pokój i dobro. Trzecia niedziela Wielkanocy roku C. Stoimy nad Jeziorem Galilejskim, nad Morzem Tyberiackim i razem z uczniami próbujemy łowić ryby, ale tej nocy znowu nic nam nie wyszło. Może to jest kolejna nieprzespana noc, noc, kiedy coś nas bolało, albo myśleliśmy nad czymś tak intensywnie, że albo nie mogliśmy zasnąć, albo udało się nam to, ale za chwilę się obudziliśmy i kolejna noc z głowy. Taką noc przeżyli uczniowie, ale ona kończy się zupełnie zaskakująco, bo na brzegu stoi Pan Jezus i tam, gdzie oni czują wyraźnie swoje braki, swoją pustkę, dosłownie, bo łódź jest pusta i puste są ich ręce, więc kiedy doświadczają tej bezradności, tam właśnie staje Pan Jezus. Jakby wchodzi w ich pustkę, jakby ta bezradność dawała przestrzeń, w którą bardzo chętnie wchodzi Pan Jezus. Zresztą, kiedy śledzimy te spotkania Zmartwychwstałego ze swoimi uczniami, one pokazują nam coś bardzo, bardzo jasnego. Po pierwsze, to, że oni go nie rozpoznają, że Chrystus nie jest poznawany przez tych, którzy przecież spędzili z nim sporo czasu i znają go doskonale. Ale druga rzecz, chyba jeszcze bardziej fascynująca, jest taka, że Pan Jezus przychodzi tam właśnie, gdzie uczniowie są bezradni, gdzie czują się puści, gdzie kończy się droga, którą znali. Maria Magdalena, która jako jedyna zostaje przy Chrystusie do końca, w tym sensie, że wszyscy już idą do siebie, a ona zostaje przy grobie, czy idzie do tego grobu zaraz po szabacie. I kiedy okazuje się, że grób jest pusty, że ciała Jezusa nie ma, a ciała przecież ona szukała, żeby je namaścić, no to ona nie ma pojęcia, gdzie pójść. No to jest miejsce, które było dla niej logiczne, zrozumiałe. Jeśli szuka ciała Pana Jezusa, no to cmentarz jest najlepszym miejscem, gdzie można to ciało odszukać, ale okazuje się, że go nie ma. I Maria załamana, pusta, bezradna, nie wie, co ma zrobić. I tam właśnie przychodzi do niej Jezus. Ale co ciekawe, wcale nie macha do niej z daleka, nie woła, nie daje się jej natychmiast poznać. On jakby pozostawia jej w tej bezradności, w tej pustce, zapraszając Marię do odkrycia, że On, Jezus, jest Nim właśnie, tym, którego ona szuka, ale już innym. Po pierwsze, nie jest trupem, jest żyjący. Tak jak mówił tydzień temu Janowi Jezus w Apokalipsie, jestem żyjący na wieki. Byłem umarły, to prawda, ale teraz żyję. I tak jakby Jezus chciał pokazać Marii, że jest inna droga rozpoznania go, inna droga odkrycia, że on to on, niż to, co wiedziała o nim wcześniej, niż ten sposób, w jaki wcześniej go poznała. Święty Paweł w przyszłości powie o tym, że owszem, poznaliśmy Chrystusa według ciała, ale teraz znamy go już w sposób zupełnie inny. Poznajemy go przez wiarę, przez to poznanie wewnętrzne bardziej niż naszymi oczami czy innymi zmysłami. I tak też Jezus daje się Marii poznać. Jest też pewnie znaczące, że ona odkrywa, że Jezus to Jezus wtedy, kiedy słyszy Jego głos. Oczywiście On też przed chwilą mówił do niej: niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? Ale i po tym tu nie poznała Jego głosu, ale kiedy woła ją po imieniu, mówi Mario, to jest to poznanie owiec po imieniu, to wypełnienie się słowa, które Jezus mówił wcześniej w Ewangelii Jana. I ona w ten sposób właśnie, z użyciem już tego doświadczenia, wiary, może Pana Jezusa rozpoznać. Potem ci uczniowie, kiedy idą do Emaus, oni też są puści, bezradni, załamani, jacyś rozgoryczeni. I tam właśnie spotyka ich Jezus, tam łapie ich w tym ich spadaniu, odpadaniu od miejsca, gdzie przecież powinni byli być.
No i dzisiaj, kiedy uczniowie całą noc łowili i nic nie złapali, do tej pustki wchodzi Pan Jezus. Może więc nasze bezradności, nasze słabości, te puste ręce, puste łodzie nie są jakąś tragedią. Może to jest zaproszenie. Zaproszenie do tego, żeby wierzyć, że pustka może być napełniona błogosławieństwem, obecnością Pana Jezusa. Ale chyba potrzeba tutaj tej wiary, która jest dla Niego zawsze zaproszeniem. Nasza wiara jest czymś, co Pan Jezus wyczuwa na odległość, można tak powiedzieć. I ta wiara jest dla Niego zawsze zaproszeniem, jest dla Niego zawsze wołaniem. Nawet bardziej niż takie konkretne wołanie, zamienione już w jakieś słowa. Nasza wiara, ufanie Mu, zawsze woła Go bardziej, zawsze przyzywa Go mocniej niż jakiekolwiek piękne formułki. Jezus wchodzi więc w tę pustkę uczniów i ponieważ oni słuchają Jego głosu, są Jemu posłuszni, daje im wielkie błogosławieństwo w postaci tej ogromnej ilości ryb. Ale tym, co w tej Ewangelii najbardziej mnie porusza, to jest to, co stało się pomiędzy 8 a 9 wersetem. Moglibyśmy sobie zażartować i tak jak w jakichś filmach czy powieściach kryminalnych czy jakichś dochodzeniach policyjnych, można powiedzieć, a co tak naprawdę wydarzyło się między 8 a 9 minutą? To jest jakaś tajemnica, tego nie wiemy, ale spróbujmy odkryć tę niesamowitą historię. No i co nam się wydarzyło w Ewangelii pomiędzy 8 a 9 wersetem? Werset 8 mówi nam po tym, kiedy Piotr, dowiedziawszy się od Jana, że ten na brzegu, który stoi, ten człowiek, to jest Pan, więc Piotr rzuca się do wody i płynie do brzegu, to jest werset 7, więc werset 8 mówi nam, pozostali uczniowie, w tym Jan, który to opowiada, który jest na łodzi, pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, około 200 łokci, to jest jakieś 100 metrów, więc faktycznie nie jest to daleko. Tu coś się dzieje i mamy wers 9, który mówi, a kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Kiedy pytam, co wydarzyło się pomiędzy wersetem 8 a 9, mam na myśli spotkanie Piotra z Panem Jezusem. Spotkanie trudne, bo spotkanie po zdradzie, po zaparciu się Piotra. Jak ono mogło wyglądać? Co tam mogło się dziać? Uczniowie są niedaleko, kilkadziesiąt metrów, ale mimo wszystko jest to dystans, który sprawia, że to spotkanie Piotra i Pana Jezusa jest bardzo osobiste. Jest, możemy powiedzieć, takie na uboczu, jest intymne. Jak to wyglądało? Co się działo? Czy Piotr szedł, kiedy już była woda płytka, więc szedł już po dnie jeziora, czy patrzył w oczy Pana Jezusa? Czy spoglądał na Niego, czy raczej patrzył pod nogi, patrzył w ziemię? Czy kiedy podszedł do Jezusa, czy objął Go, czy Pan Jezus Go objął, czy Piotr może klęknął przed Nim, chwycił Go za nogi, czy coś mówili do siebie? Tego oczywiście w Ewangelii Jana nie znajdziemy, odpowiedzi na te pytania, ale myślę, że odpowiedzi na te pytania są w Twoim sercu. I nie chodzi oczywiście o Piotra, bo każdy z nas wcielił się w rolę Piotra poprzez swoje grzechy, poprzez swoje zdrady, poprzez zapieranie się Pana Jezusa, może nie w sposób jakiś bardzo oficjalny, ale w swoich takich zwykłych, codziennych sprawach, nawet w swoich myślach, w swoich decyzjach, w swoich obietnicach, których nie dotrzymaliśmy. I to spotkanie, które dzisiaj opisuje nam Ewangelia, albo raczej go nie opisuje, pozostawiając je w jakimś niedopowiedzeniu, w jakiejś tajemnicy, to spotkanie jest także dla Ciebie. To spotkanie jest także zaproszeniem, aby poprzez wiarę stanąć przy Panu Jezusie, który jest już na brzegu, który czeka na Ciebie, który daje Ci zaproszenie. I skoro te wcześniejsze spotkania z Jezusem były tam, gdzie była jakaś pustka, bezradność, smutek, rozgoryczenie, łzy, jak u Marii Magdaleny, to być może to spotkanie z Tobą jest też w takim miejscu. Może masz w sercu jakieś zranienia, jakieś pustki, które Cię straszą. Coś, co dawno już powinno być wypełnione, coś dobrego powinno się stać, ale nic z tego, to już kolejna noc, kiedy uczniowie łowią, nic nie złowili. Może to jest kolejny moment w Twoim życiu.
Ale właśnie w takich momentach pojawia się Pan Jezus. Ale niełatwo go rozpoznać. To nie jest oczywiste. Nie dzieje się to automatycznie. Potrzebne jest to pragnienie spotkania go i wiara, że on jest w tym miejscu, że czeka na ciebie. Zatem, co stało się pomiędzy 8 a 9 wersetem? Ty to wiesz, wie to twoje serce. Może przy najbliższej okazji, może dzisiaj przed pójściem spać, spróbuj stanąć tak wobec Jezusa poprzez wiarę. Co mu powiesz wtedy? Czy spojrzysz mu w oczy? Czy przytulisz się do niego? Jeśli będziesz mieć okazję, to dobrze to zrobić na adoracji. Może w tych dniach uda ci się być w kościele, gdzie jest wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie i w ten sposób go spotkać. Albo jeszcze bardziej w Eucharystii, kiedy przyjmujesz Jego Najświętsze Ciało do swojego serca. Pamiętaj o tym, że takie spotkania się odbywają właśnie za każdym razem, kiedy przystępujesz do Eucharystii. Też kiedy jesteś na adoracji, ale także kiedy klękasz w swoim domu, przy łóżku, przed spaniem, czy w innym momencie, kiedy się modlisz, to Chrystus rzeczywiście czeka na ciebie i być może On sam jest, tak w cudzysłowie mówiąc, zaciekawiony. Jak to spotkanie będzie wyglądało? Co ty zrobisz? Pamiętaj, że On czeka na ciebie, On zmartwychwstał dla ciebie. A ponieważ trwamy w tygodniu biblijnym, to jest 14 ogólnopolski tydzień biblijny, dlatego też my jako Franciszkani TV przygotowaliśmy dla was konkurs biblijny. Codziennie zadaję wam pytaneczko. To pytanie już dzisiaj poszło i już też jest odpowiedź, więc już jest po grzybach. Jeśli ktoś nie zdążył, to pierwsze pytanie przepadło, ale nic nie szkodzi. To tak na rozgrzewkę można sobie i tak posłuchać tego pierwszego pytania, spróbować odpowiedzieć. Pytania pojawiają się w formie filmu każdego ranka i wieczorem odpowiedź losujemy też jedną osobę, która otrzymuje nagrodę. Natomiast na koniec będzie nagroda główna, którą ufundowało wydawnictwo Vocatio. Będzie ona rozlosowana wśród osób, które przynajmniej na jedno pytanie odpowiedziały poprawnie. Zachęcam was zatem do udziału w naszym skromnym, franciszkańskim, biblijnym konkursie. Pokój i dobro.